Cześć! Dzisiaj sobie powiemy na temat tego, jak zrobić taki fajny zygzaczek. To jest taki wzór, który składa się tylko i wyłącznie z oczek prawych i lewych, więc jest bardzo prosty do wykonania. Natomiast możemy osiągnąć tymi prawymi i lewymi oczkami taki fajny efekt takiego tutaj zygzaczka. Świetnie wygląda i ja mam zamiar z tego wzoru zrobić sobie czapkę, też brązową, tylko w troszkę innym odcieniu i z troszkę grubszej włóczki wełnianą, więc myślę, że to jest taki fajny wzór, bardzo przydatny, uniwersalny. Można sobie mitenki zrobić, można sobie zrobić sweter, w zasadzie jest tutaj duża dowolność, także no, zaczynamy. I tutaj przygotowałam taki schemacik, na którym widać, że muszę chyba tak trzymać dłonie, bo inaczej jakoś prześwietla chyba od tej strony. O właśnie. To jest schemacik, i z którego wynika, że powtarzamy oczka od 1 do 8 i w 4 rzędach. Czyli tutaj mamy pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme i później od nowa, więc tak naprawdę ten fragmencik nam się powtarza za każdym razem. I zaczynamy, nabieramy sobie wielokrotność oczek liczby 8. No i oczywiście ja sobie też nabrałam tutaj w robótce oczka brzegowe, żeby to jakoś ładnie się trzymało i żeby cały wzór był fajnie widoczny. Natomiast tak, nabrałam sobie, czyli 8 i 8, 16 plus 2 oczka brzegowe, czyli 18 oczek, aby Wam zademonstrować tą próbkę. I pracujemy tak, oczko brzegowe, później idziemy sobie tym schematem. Kreseczka oznacza oczko lewe, a pole zamalowane oznacza oczko prawe. Czyli lewe, 3 prawe, lewe, 3 prawe, lewe, 3 prawe i to jest nasz rząd pierwszy robótki, później rząd drugi, czyli idziemy tutaj, oczko brzegowe i tak prawe, 5 lewych, prawe, lewe, prawe, 5 lewych, prawe, lewe, później jesteśmy w rzędzie trzecim, więc brzegowe, 2 prawe, lewe, 3 prawe, lewe i tak dalej i w czwartym 2 lewe, prawe, lewe, prawe, 5 lewych, prawe, lewe, prawe i później już nam się ta cała sekwencja powtarza, czyli 8 na 4 rzędy. To jest nasz tak naprawdę klucz. I będziemy sobie teraz pracować według tego schematu. Także zaczynamy. No i tak, jesteśmy teraz, pokażę oczywiście od nowa całą sekwencję, bo już sobie tutaj troszeczkę zrobiłam, żeby ta robótka była widoczna. Także my będziemy zaczynać tutaj, czyli oczko brzegowe, jedno lewe, 3 prawe i tak dalej. Idziemy sobie tym rzędem, czyli oczko brzegowe ściągam bez przerabiania. Później według schematu jedno oczko lewe, 3 prawe, 1, 2, 3. Później jedno lewe, znowu 3 prawe, jedno lewe, 3 oczka prawe, 1 lewe oczko, 3 oczka prawe i ostatnie oczko brzegowe przerabiam na prawo i już mamy pierwszy rząd robótki. Obracamy na lewą stronę i w kolejnym rzędzie widzimy, że zaczynamy od oczko brzegowe, później zaczynamy od prawego, 5 lewych, prawe, lewe, prawe, znowu 5 lewych i tak będzie wyglądał nasz rząd drugi, więc zaczynamy. Oczko brzegowe ściągam, pierwsze prawe, później 5 lewych, 1, 2, 3, 4 i 5, prawe, lewe, prawe, następnie znowu 5 oczek lewych, raz, dwa, trzy, cztery i 5 i oczko prawe i lewe i na końcu brzegowe na prawo. Tak wygląda strona lewa. No tutaj jak się przyjrzymy, też dopatrzymy się takiego zygzaczka. Wygląda to bardzo estetycznie, natomiast nam chodzi o ten efekt na stronie prawej. Teraz jesteśmy znowu na stronie prawej i będziemy robić sobie robótkę w rzędzie trzecim, czyli brzegowe, 2 prawe, lewe, 3 prawe, lewe, 3 prawe, lewe, 3 prawe, lewe. W ogóle jak się przyjrzycie, to łatwo można zauważyć, że pierwszy i trzeci rząd wyglądają tak samo, tylko są z przesunięciem, prawda? Tu, później tu, później tu. I ten rząd drugi na lewej stronie tak samo wygląda jak ten czwarty, tylko również jest z przesunięciem. I dzięki temu nam właśnie ten zygzak wychodzi. Czyli tu mamy prawe, 5 lewych, prawe, lewe, prawe. I tutaj mamy dokładnie to samo. Prawe, 5 lewych, prawe, lewe, prawe. Więc tak naprawdę powtarzamy rząd pierwszy i drugi, tylko po prostu z przesunięciem, dlatego bardzo fajnie to widać na tym schemacie i myślę, że on bardzo dużo ułatwia. Także zaczynamy teraz rząd trzeci od tej strony, od prawej do lewej. Pierwsze oczko brzegowe ściągam bez przerabiania. Później mam 2 oczka na prawo, 1 na lewo. 3 na prawo i 1 na lewo, 3 na prawo i 1 na lewo, 3 na prawo i 1 na lewo, na prawo i tu nam się kończy już robótka. Ostatnie oczko brzegowe na prawo. I teraz jesteśmy w ostatnim rzędzie czwartym i zaczynamy pracę od lewej do prawej i tutaj będzie oczko brzegowe, 2 lewe, prawe, lewe, prawe, lewymi i tak do końca. Więc robimy sobie pierwsze oczko brzegowe ściągam, później mam 2 lewe, jedno i drugie, prawe, lewe i prawe, następnie 5 lewych, 1, 2, 3, 4 i 5, prawe, lewe, prawe i lewymi. To jest bardzo prosta, łatwa do zapamiętania sekwencja, bardzo szybko wpada się w odpowiedni rytm, także śmiało można pracować. No i taki piękny zygzaczek nam wychodzi, bardzo mi się to podoba, myślę, że to jest świetny, bardzo prosty wzór, który można sobie wykorzystać do wielu fajnych prac. I tak jak mówię, ja planuję czapkę, nie będzie chyba cała w zygzak, tylko część zygzakiem, później może jakieś proste linie, zobaczymy, zobaczę, na pewno chcę pomieszać co najmniej 2 różne wzory, także zobaczymy jak, no na co się zdecyduję, ale ten wzór bardzo fajnie, szybko rośnie, świetnie się nim pracuje, nie jest wcale skomplikowany, może tak trochę wygląda, natomiast jest bardzo przyjemny do pracy i no serdecznie Wam polecam, także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie.